Włodek Pawlik, We Are From Here. Utwór powstał na zamówienie Filharmonii Świętokrzyskiej imienia Oskara Kolberga. Pierwszy raz wykonany w 2005 roku. To nowe nagranie z nowej, bardzo świeżej, właściwie jeszcze przed premierą płyty Włodek Pawlik, Four Works for Orchestra. Pokazuję Państwu tę płytę, jeśli chcą Państwo na stronie kompozytor również, dwojkapolskieradio.pl. Nie wiem, czy się rozdwoimy. Dzień dobry, w sterele. Dzień dobry, witam Pana. Włodek Pawlik jest gościem jazzowego poranka dwójki, tak jak zapowiadałem. Dwojkapolskieradio.pl, tam Giwa streaming. I tam ta płyta jest do obejrzenia. Premiera, jak już Państwu mówiłem, w niedzielę podczas koncertów Filharmonii w Szczecinie, ale ci z Państwa, którzy się tam nie wybierają, też będą mieli okazję nie tylko słuchać, ale także oglądać ten koncert, prawda? To przed chwilą mówił tak, Pan, dzień dobry jest Państwu, nie wiem, czy powiedziałem dzień dobry, ale jest taka pora, że mogłem nie powiedzieć, a wydawało mi się, że powiedziałem, przynajmniej dla mnie wcześniej, ale wiem, że radio ma swoją jak gdyby dynamikę i o tej porze trzeba już po prostu zapomnieć o tym, że się przed chwilą wstało. Dzień dobry Państwu, tak. Dzień dobry, uprzejmości nigdy za wiele. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dwójki, moich fanów. No i po prostu rzeczywiście faktem jest, że koncert promujący tę płytę, ten dwupłytowy w sumie album pod tytułem Four Works for Orchestra odbędzie się w niedzielę, czyli za dwa dni, dzisiaj jest piątek, tak? Dobrze. Piątek. Dobrze. Dzisiaj jest piątek. Tak, w Filharmonii Szczecińskiej o godzinie 19:00. W pełnym składzie, w pełnym obsadzie. Natomiast ciekawostką jest to, że ten koncert będzie transmitowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny i ten koncert można będzie obejrzeć w sali kinowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Mówię o mieszkańcach Warszawy. Jeżeli ci, którzy chcieliby Państwo bezpośrednio w pięknej sali kinowej, w cudownym otoczeniu, na dużym ekranie widzieć naszą orkiestrę, widzieć nas, jak gramy i słyszeć te dźwięki w znakomitej jakości po prostu instalacji audio, to zapraszam do kina właśnie na ulicę Wałbrzyską, do siedziby Narodowego Instytutu Audiowizualnego, albo też można obejrzeć po prostu i zobaczyć ten koncert w tym samym czasie właśnie na YouTube. Także to jest taka nowa, w sumie bardzo ciekawa opcja również dla tych, którzy uczestnictwa w życiu kulturalnym. Tak. Jeśli Państwo nie mają możliwości albo możliwości wybrać się do Szczecina, to można to zrobić w sali kinowej, co polecamy, bo tam na pewno duży ekran i dobre nagłośnienie. W zaciszu domowym również, jeśli mają Państwo dobry sprzęt, to czemu nie? Ta kompozycja We Are From Here, jak ten tytuł należy rozszyfrować? Jesteśmy stąd. Jesteśmy stąd. Stąd, tak. To dotyczy patriotyzmu tego lokalnego bardziej, czy ogólno? No, to znaczy i tak, o, to są dwa znaczenia, bo We Are From Here można powiedzieć, że przełożyć na dwa jak gdyby aspekty naszego życia. Jesteśmy stąd i jesteśmy tak samo dziećmi wszechświata, tak, też jesteśmy stąd. Mhm. Także to ma jak gdyby taki podwójny jak gdyby kontekst znaczeniowy. Natomiast konkretnie ten utwór powstał dlatego i dlatego ma taki tytuł, że powstał na zamówienie prezydenta miasta Kielc. Ja jestem z Kielc, urodzony jestem w Kielcach i był czas, właśnie to jest czas wydania tej płyty, kiedy prezydent Wojciech Lubawski zasugerował i zaproponował mi napisanie takiego utworu, który by nawiązywał do moich korzeni i to się stało i ten koncert miał swoją premierę właśnie w 2005 roku na deskach na scenie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. I to był pierwszy koncert premierowy tego utworu. Tutaj uważni słuchacze usłyszeli dwa fortepiany przenikające się temperamenty brzmienia. To utwór skomponowany dla syna i z synem tutaj na tej płycie wykonany. Jak pan... Nie, to nie ten. To akurat We Are From Here, tutaj Łukasz gra na fortepianie drugim, bo to jest utwór na dwa fortepiany i orkiestrę smyczkową i sekcję rytmiczną jazzową, bo to słychać. Czarka Konrada tutaj słychać i Pawła Pańtę z moich stałych współpracowników, przyjaciół, którzy od lat ze mną nagrywają różne rzeczy. Czelomania to jest utwór skomponowany. Tak, natomiast tutaj na pierwszym koncercie drugi fortepian grał Artur Dudkiewicz, też pianista jazzowy, z którym razem kończyliśmy średnią szkołę muzyczną, notabene w Kielcach. Także to było wykonanie nasze chyba jedyne. Potem już, bo było tych wykonań w sumie sporo, zazwyczaj na tym drugim fortepianie grał już mój syn Łukasz. Natomiast utworem, który napisałem specjalnie dla Łukasza, pod kątem jego
umiejętności wiolonczelowych, bo on jest absolwentem Hochschule für Musik. Odnoszącym sukcesy wiolonczelistą. W Düsseldorfie, tak. I laureat wielu konkursów międzynarodowych, między innymi w Stanach Zjednoczonych, to też uczeń Janosza Starkera. No po prostu, ale plus trzeba powiedzieć też o jednej dodatkowej jego zalecie jako wiolonczelisty. To znaczy i unikalnym w sumie jego talencie do improwizacji na tym instrumencie. Na wiolonczeli mało kto improwizuje. To się właśnie nie tak znowu często zdarza. Znaczy praktycznie w ogóle tak między nami. Nie wiem, ja przynajmniej nie pamiętam. Nie przypominam sobie, żeby obecnie na rynku jazzowym tak zwanym był wiolonczelista na tyle interesujący, który by po prostu... Te pojęcia swoją drogą też się mieszają, prawda? Bo jazz, bo te inspiracje i muzycy dzisiaj właśnie często klasycznie sięgają do jazzu i te granice się trochę zacierają. No tak, ale ja mówię o improwizujących wiolonczelistach. To jest utwór napisany, w ogóle nawet nie o to chodzi, bo ten utwór, żeby też nie przekłamać, on nie jest typowo jazzowy. To jest potężna, on jest najbardziej chyba skomplikowany formalnie. Utwór pod tytułem Czelomania, który można znaleźć na też pierwszej płycie, bo to jest dwupłytowy album. Mm-hmm. To jest trzecioczęściowa forma muzyczna i bardzo wyrafinowana, ale to też jest bogata obsada orkiestry. Jest pełen skład instrumentów dętych blaszanych, dętych drewnianych. Bardzo rozbudowana sekcja instrumentów perkusyjnych orkiestrowych. Plus właśnie wiolonczela, czyli solista, który po prostu również improwizuje. W jednym fragmencie pod koniec Łukasz również improwizuje na wiolonczeli. Natomiast jeżeli chodzi o całość utworu, to ten utwór trwa prawie 30 minut i w sumie tych improwizacji jest może z minut 5. Także przewaga jest tutaj konkretnego zapisu nutowego i właściwie takich formalnych założeń moich kompozytorskich nad tym w sumie dosyć krótkim fragmentem jazzowym. Mm-hmm. Myślał pan o tym, żeby komponując ten utwór, żeby właśnie dać możliwość synowi wydobycia tego, co najlepsze w jego kunszcie wiolonczelowym, wykonawczym? Tak, oczywiście, bo po prostu wiedziałem, że mam do czynienia z osobą, z muzykiem, który posiada, no mówię, jak już wcześniej wspomniałem, tę unikalną możliwość grania znakomicie partii zapisanych w nutach, a jednocześnie improwizowania. I to wykorzystałem w tym utworze. Myślenicka Orkiestra Kameralna Concertino, to jest zespół, który na tej płycie się znajduje. W tej płycie i w tym nagraniu uczestniczył. Mówiliśmy przed chwilą, przed nagraniem, że średnia wieku w tych nagraniach ludzi, którzy brali udział przy nagrywaniu tej płyty, to jakieś 20 parę lat, tak? Tak, to jest orkiestra złożona z młodych muzyków, w większości absolwentów lub jeszcze studentów Akademii Muzycznej w Krakowie, którzy mają swoją siedzibę w Myślenicach, to jest niedaleko Krakowa i od jakiegoś czasu pod dyrekcją Michała Maciaszczyka, ich dyrygenta, po prostu ćwiczą, pracują, koncertują i w ubiegłym roku zaproponowano mi udział na zakończenie festiwalu muzycznego w Łańcucie właśnie z programem, który byłby bardziej symfoniczny niż ten, z którym jestem kojarzony. I sobie przypomniałem o tych czterech utworach, które są na tej płycie i zaproponowałem organizatorom właśnie taki program i wykonaliśmy to dokładnie 30 maja ubiegłego roku. Dokładnie ten repertuar, który jest na płycie w Filharmonii Rzeszowskiej na zakończenie festiwalu w Łańcucie. Jak już powiedziałem, no entuzjazm był tak wielki, przekraczający wszelkie nasze jakby wyobrażenia o tym, że festiwalowa publiczność, która zazwyczaj zakochana jest w muzyce operowej czy bardziej takiej koktajlowej, żeby nagle zaczęła po prostu skakać po prostu w rytm, chociażby też We Are From Here, który słyszeliśmy. Mm-hmm. I było to bardzo dla nas istotne, ponieważ wtedy po tym koncercie nabraliśmy przekonanie, że trzeba po prostu to nagrać i to był ten impuls bezpośredni, który doprowadził do tego, że mamy dzisiaj w ręku tę płytę właśnie. Ja jeszcze raz pokażę państwu ten album. Włodek Pawlik, Four Works for Orchestra. Na stronie dwojkapolskieradio.pl można nas oglądać. Ten entuzjazm młodzieży i ten temperament przenosi się. Jak to się udaje przenosić na nagraniu?
No to jest cała skomplikowana jak gdyby otoczka. Nagranie to jest, wiadomo, to jest studyjne nagranie, czyli to jest kwestia powtarzania. Znakomite zresztą. No dziękuję bardzo. Też jestem bardzo zadowolony, zresztą tutaj też wyrażono opinię. Magdalena Wojtulanic, która program realizuje, też powiedziała, że Leszek Kamiński zrobił znakomity sound. Leszku, przy okazji to jest dla ciebie informacja od ludzi z swojej branży. Tak, ja uważam, że zrobiłeś świetną robotę. Trzeba się chwalić, tak. I to jest po prostu, pracowaliśmy bardzo ciężko. Te nagrania były symultaniczne, one odbywały się na przestrzeni długiego okresu czasu, a także z samą orkiestrą mieliśmy trzy podejścia, trzy różne terminy. Niezależnie od tego nagrywaliśmy osobno solistów. Dużo było po prostu bardzo takiej roboty, można powiedzieć, takiej precyzyjnej, związanej właśnie z poszukiwaniem w sumie soundu, jak to się mówi. Ale ta roczna praca, prawie roczna nad tym materiałem, a to jest długi materiał, bo to jest dwupłytowy album, dlatego dwupłytowy by się nie zmieścił na jednej płycie, stąd też była taka jak gdyby jedyna możliwość wydania go w takim boksie, który tutaj trzymam w ręku, doprowadziła do tego, że możemy czuć wszyscy razem, czyli ja, kompozytor, też wykonawca, ale też soliści i orkiestra, ale też Leszek i też Polskie Radio w sumie, które po prostu za tym stoi. Radio, Polskie Radio w studiach Polskiego Radia nagrałem następną płytę i to jest po prostu, dziękuję przy okazji również. Zawsze do usług. Przypominamy, że program Drugi Polskiego Radia jest patronem medialnym tej płyty. Kompozycja Puls 11 ósmych, 11 na 8, tak? Kompozycja, w której w roli solistki występuje Natalia Jarząbek, też skądinąd bardzo młoda. Młoda artystka, studentka jeszcze, czy już absolwentka? Już chyba absolwentka teraz, może jeszcze rok temu jeszcze ta studentka. Świeża krew. W 2004 roku ta kompozycja zamówiona przez Zamek Królewski na festiwal Polska dla Europy z okazji przystąpienia do Unii Europejskiej. I teraz spotykamy się w dniu, w którym prawdopodobnie lada moment może się okazać, że ta Unia się zmniejsza. No cóż, no to jest po prostu chichot historii. Mówię, nic nie trwa wiecznie. Jesteśmy w ruchu, tak? Życie się koło nas zmienia. Na pewno w sumie takie decyzje nie mamy żadnego wpływu, no ale gramy dalej. No. Gramy dalej. Najbliższy, jak rozumiem, koncert Filharmonii w Szczecinie w niedzielę o godzinie 19:00. To już państwu mówiliśmy, premiera tej płyty. I co potem będzie się działo z tym materiałem? Jakie koncerty, jakie pańskie plany? Jeśli chodzi o ten materiał, już mamy wstępnie propozycję zagrania przynajmniej utworu Celomania z orkiestrą w Nospru w Katowicach. Także to jest właściwie już pewne. Jeżeli chodzi o inne orkiestry, też wiem, że w Elblągu będę grał z orkiestrą pod dyrekcją Marka Mosia część tego repertuaru. Także zgłaszają się filharmonie. Także przy okazji, jeżeli filharmonie mają problem z repertuarem albo szukają jak gdyby właśnie wypełnionych sal, bo w Szczecinie się sprzedało już dawno ten koncert. Może jestem w tym momencie megalomanem, ale czasami niestety muszę. No to po prostu to jest oferta również dla tych, którzy jak gdyby widzą szansę, miejsce dla muzyki, która jak gdyby wykracza poza ten główny nurt koncertowy, symfoniczny, ale dodaje coś, czego po prostu na co dzień w tym repertuarze klasycznym, filharmonicznym nie ma. Czyli moje dźwięki często z sekcją rytmiczną, czyli bardziej jazzowo, może bardziej współcześnie. Włodek Pawlik, zapraszamy państwa do słuchania koncertu. Kto może, to w Szczecinie, kto nie, to proszę wybrać się do siedziby Narodowego Instytutu Audiowizualnego lub ewentualnie otworzyć YouTube i tam śledzić premierę tej płyty. Mam nadzieję, że namówię pana na to, żeby jeden egzemplarz podpisać dla słuchaczy. Oczywiście, z całego serca. Włodek Pawlik był dzisiaj gościem jazzowego, tak? Jazzowego, symfoniczno-jazzowego poranka. Symfoniczno-jazzowego poranka dwójki. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Mimo wszystko pięknego, słonecznego, no właśnie, piątku. Piątku. I do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia.